little hurt. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. Hello guys, witam cieplutko wszystkich. A coś dla tych chłopców, którzy lubią Rolling Stones. Ja lubię też Rolling Stones, nawet bardzo. Oni grają bardzo brudno, tak, ale bardzo rock'n'rollowo. White Horses. Słuchajcie, moją najpiękniejszą wersją tej piosenki jest, gdy Susan Boyle to śpiewa. To jest art. Dzisiaj zagramy to w takim prościutkim układzie, bardzo blisko Rolling Stonesów, ze 2-3 smaczki. W zasadzie nie jest to wersja, prawda, jakaś wyszukana. Ja bym to nazwał wersją na ognisko, z całym szacunkiem dla pana Micka Jaggera. Oryginalna wersja jest na Open D grana. My nie będziemy się w to bawić. Moglibyśmy sobie pograć w Open D, by to brzmiało bardzo oryginalnie, wiecie, ale zagrajmy to w takiej prostej wersji, prawda? Prościutko. Może z 1, 2, 3 smaczki sobie dogramy, które są w tym nagraniu. Więc ja proponuję, to jest oryginalna tonacja, wiecie, oni grają w G, ale mają open D nastrojone. Może jeżeli z innego tego, to możemy porozmawiać, ale pomijmy te sprawy. Uderzmy G na standardowym tune, to będzie nasze intro, ok? Potem do A-moll 7. Jeszcze raz to samo. G. Możemy tu. Środkowe strony i na G. I idziemy. H-moll, czyli bemol. Nowoczesne w Polsce. Childhood living, the G living. I tu na G, słuchajcie, bardzo ważne. Ja gram. C, H, A, G, prawda? Czyli childhood living, C, H, A, G. Ok, znowu bemol, tu do G. Jeszcze raz C, H, A, G, A-moll. The thing that I wanted, G, C, C, D, D, G. The thing okej, okay? Leciutko z bought them for you. I znowu C dotykamy tam po tym. Znowu to samo gramy, czyli H-moll, bemol, przepraszam. Graceless lady. I znowu H-C-G, H-C-H-A-G. Okej, okay? I znowu do bemol. Know who I am, do G. Jeszcze raz H-moll. To samo, to C i znowu C, C, D, D, G. Slide through my dog, D. I możecie tu albo, albo do D, to my hand. I możecie, prawda, do siódmego. Siódmy, piąty ja robię. I tu już refren jest na A-moll, prawda? Więc może przyjrzymy się jeszcze. Slide through my hand.
te w basie możemy. Look out at you. Slide to my hand. Prawda? Lub slide to my hand. Dla tych, którzy nie chcą tam na siódmy chodzić. Siódmy, piąty, prawda? Dla tych, którzy nie chcą, slide to my hand. Możecie tylko C wziąć i major 7, czyli C-dur i zdjąć siódemkę. Hem, możemy. I już refren. White amol, horses. I znowu ten. Ta sama zagrywka, która tam była wcześniej, prawda? Horses, C, 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 D, G, drag me away. Może jeszcze raz coś tu mi się. White horses couldn't drag me do F, the way. I bemol. Znowu amol. White, white horses. I znowu. C, 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 D, D, G. Couldn't drag me away. Przez F. Drag me away, the same. To w zasadzie wystarczając jest, to się powtarza już, prawda? A w refrenie, w intro przypomnę te dwa i smaczek jest w tym momencie. Dwa smaczki są w zasadzie. Ten pierwszy to jest, możemy go wkładać tu, jak jest. Childhood living, prawda? Childhood living, ja gram. C-H-A-G. Możecie sobie, prawda, podkręcić troszkę. Jeszcze raz może. Childhood living, powoli. Childhood living. It's easy to do. To samo i tu jest. To wie. Jest jeszcze raz. Samo. To wie. Jeszcze raz. Ren lub tyry, tyry, tyry i możecie lub white, white horses i znowu C, D, G. Couldn't drag me away. Pojedyncze B tylko w środku refren i znowu white, white horses. Wszystko, Rolling Stones, White Horses. Bardzo prymitywnie zagrana gitara. Oczywiście ja to nazywam wersją dla początkujących. Jeżeli macie jakieś pytanie, jakieś uwagi, proszę zostawcie w komentarz. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Polecam Susan Boyle, jak Susan Boyle to śpiewa. Oczywiście pana Jaggera również. A do zobaczenia następnym razem. Thank you for your time, guys. And see you soon. Thanks. Bye-bye.